I ostatni punkt naszego programu, ale nie najmniej ważny, jesienna rekonstrukcja rządu. Czy ona w ogóle nastąpi, w jakim kształcie, jak daleko zajdzie? Tak jak wspomniałam, drodzy państwo, w poprzednim punkcie programu niejednoznaczne odpowiedzi padają choćby z samego rządu. Piotr Gliński, wicepremier, powiedział, że nie słyszał o rekonstrukcji rządu. Natomiast Piotr Müller, rzecznik rządu, mówi w ten sposób: wrześniowo-październikowe zmiany będą wynikały między innymi z konieczności obsadzenia stanowisk, które nie obsadzone po odejściu z rządu Jarosława Gowina, byłego wicepremiera i ministra rozwoju. Jak to może wyglądać i czy bezpieczny jest Michał Dworczyk, o którym spekulują media, że mógłby zostać odsunięty, a także mowa jest nawet o samym premierze, choć te spekulacje stanowczo przez rząd dementowane. Co sądzą na ten temat nasi goście? Marek Król, Tadeusz Płużański, Paweł Badzio, Tomasz Żółciak. No i oczywiście, jak te zmiany wpłyną na kształt naszej sceny politycznej, co się wydarzy, czy będziemy mieli do czynienia między innymi z zapowiadanymi już od jakiegoś czasu przedwczesnymi wyborami, czy też czekamy do 2023 roku. Co nam przyniesie ta polityczna jesień? Paweł Badzio. No cóż, no ja mógłbym... tak nie chodzę po ważnych korytarzach teraz tak dużo i tak długo, a myślę, że stamtąd można byłoby czerpać jakieś informacje. Był pan redaktor na urodzinach telewizji w Polsce.pl między innymi, tam można wiele usłyszeć. No tak, ale akurat te takie pytania nie padały wtedy, nie pamiętam. Premier Morawiecki mówi, że żadnych specjalnie istotnych zmian nie będzie i chyba to jest istotne. Teraz tak, przypominam sobie jakieś wypowiedzi, ale takie chyba mniej istotne, to znaczy tak jak na przykład pan Bielan mówi, że nie będzie kruszył kopii o swoje miejsce w rządzie i tak dalej, tak? Takie odpryski, jakieś dochodzą. Więc z tych odprysków trudno tworzyć jakąś mozaikę i zmian. Ja się mogę zastanawiać nad funkcjami, a może dysfunkcjami obecnego rządu. Oczywiście moje poglądy polityczne trochę utrudniają mi taką analizę, gdyż w gwałtownych sporach staje się zwolennikiem rządu Mateusza Morawieckiego. Ale nie tak widzi pan dysfunkcje, to gdzie one są? No nie wiem, pewnie specjaliści od polityki zagranicznej by mi powiedzieli, na czym to wszystko polega, bo zastanawiam się nad Ministerstwem Spraw Zagranicznych i to nie jest ze względu na obecność ministra Raua, zresztą znam pozytywne opinie o nim jako polityku, jako administratorze, natomiast zastanawiam się, jak w tej trudnej rzeczywistości politycznej tworzyć politykę zagraniczną w ogóle, tak, to znaczy kiedy właściwie relacje z Unią Europejską ma w rękach KPRM i właściwie premier, kiedy kwestie bezpieczeństwa definiują politykę z krajami ościennymi. I tak się wtedy zastanawiam, co ten nieszczęsny, ale to nie dotyczy tylko Polski, ale co ten nieszczęsny minister spraw zagranicznych właściwie w tym rządzie robi. No ja wiem, że ktoś bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to odpowie mi na to pytanie, ale jeżeli bym szukał takiej dysfunkcji trochę w tym rządzie, to właśnie tutaj gdzieś. I może tutaj właśnie należałoby jakiś zmian upatrywać. Ale to jest tylko takie myślenie quasi-systemowe i tak jak mówię... Tylko w ten sposób mogę potrafię do tych zagadnień podchodzić, dlatego że jeżeli chodzi o jakieś takie zmiany, o których słyszałem, nie słyszałem, nie, wydaje się, że ich nie widać na horyzoncie. Tadeusz Płużański, jak patrzę na tę sprawę, polityka zagraniczna faktem chodzi także pewnie, próbując przeczytać w myślach redaktora Badzio, także o to, że rząd pootwierał po prostu wiele frontów i bardzo trudno na pewno jest teraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych z tymi wszystkimi frontami walki się uporać. Jakie zmiany konieczne także z tej układanki politycznej wynikają? Bo mówiąc o Adamie Bielanie, mówimy właśnie o takich naturalnych
tych zamianach, skoro z rządu odszedł Jarosław Gowin, a Partia Republikańska rośnie w siłę, no i jest tą, która zastępuje Jarosława Gowina w Zjednoczonej Prawicy, to być może to są te osoby z Partii Republikańskiej, które zasilą grono rządu. Tadeusz Burzański. Najpierw może słówko o polityce zagranicznej. Pamiętajmy, że ona jest kształtowana przez wiele podmiotów. Mamy oczywiście ministra spraw zagranicznych i całe ministerstwo, ale mamy też ministra do spraw europejskich. Jest nim, przypomnę, Konrad Szymański. I to on raczej odpowiada za sprawę kontaktów Warszawa-Bruksela. No jest jeszcze oczywiście Pałac Prezydencki. Także nie wiem, czy trzeba rekonstruować Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mam wrażenie, że to będzie raczej kosmetyka, ta rekonstrukcja rządu. Rzeczywiście upatrywałbym powodów w odejściu ludzi Jarosława Gowina i konieczności właśnie powołania nowych osób w to miejsce. Być może będą to ludzie Adama Bielana, rzeczywiście z rosnącej w siłę Partii Republikańskiej. Mówi się o wielkim powrocie Jadwigi Emilewicz choćby. Być może. Wiemy, że była mocno skonfliktowana z Jarosławem Gowinem. Być może to jest ten moment właśnie na powrót tej polityk do rządu. Przede wszystkim nie wydaje mi się, aby nastąpiły zmiany w tych najważniejszych resortach, łącznie ze stanowiskiem premiera. To jest sprawdzony polityk, to jest dobry frontman i dobry organizator. Mowa oczywiście o Mateuszu Morawieckim. Pamiętajmy, że jego siła też w PiS-ie wzrosła, tak? Tak samo zresztą jak Michała Dworczyka. Ci dwaj panowie zostali dopuszczeni do tych bliskich kręgów decyzyjnych w Prawie i Sprawiedliwości, więc nie sądzę, żeby tutaj jakaś tendencja odwrotna miała nastąpić. Tak reasumując, wydaje mi się, że tych najważniejszych resortów zmiana nie będzie dotyczyła, raczej stanowisk wiceministrów, sekretarzy, podsekretarzy stanu. Te stanowiska zajmowały właśnie przeważnie ludzie Partii Porozumienie Jarosława Gowina, która chyba w ogóle przestaje istnieć. Nie wiem, ile osób zostało przy Jarosławie Gowinie, bodaj 4-5, więc to jest koniec tego projektu politycznego. W to miejsce rzeczywiście wchodzi Partia Republikańska Adama Bielana. Mm-hmm. Marcin Ociepa jest też taką twarzą, nazwiskiem, politykiem, o którym się bardzo dużo mówi w kontekście właśnie rekonstrukcji jesiennej rządu, o ile ta nastąpi oczywiście, bo przez cały czas mamy niejasne informacje, jak na sprawę patrzy Tomasz Żółciak, co także z walką frakcji Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. No właśnie, bo my tak dyskutując o tym używamy najczęściej chyba sformułowania rekonstrukcja. Ja to bardziej, znaczy tak, im bliżej tego terminu, tej potencjalnej rekonstrukcji, tym bardziej mam takie przeświadczenie, że raczej mówimy o takiej pełzającej korekcie. To znaczy skala tych zmian być może nie będzie aż tak spektakularna, to jest raz. A dwa, te zmiany i roszady personalne, one właściwie już się dzieją, tak? No, mamy Ministerstwo Rozwoju, które zostało gruntownie przeorane wskutek wyrzucenia Jarosława Gowina z rządu. Były te nominacje jego już byłych współpracowników z powrotem na wiceministrów. Zabrano dział praca i przekazano go do resortu Marleny Maląg. Są tam cały czas bodajże jeszcze 3 działy administracji rządowej i są pewne zakusy, na przykład, żeby może Republikanie w jakiś sposób odpowiadali za budownictwo, za turystykę, więc tutaj jeszcze będą te tarcia, no i będą też tarcia o to, kto w ogóle będzie kierował tym resortem. Przez chwilę wydawało się, że Marcin Ociepa ma takie najwyższe notowania, ale no tutaj wchodzimy już w takie utarczki frakcyjne, no bo Marcin Ociepa, no to Mariusz Błaszczak tak naprawdę, a on nie, może się znaleźć w którymś momencie na kursie kolizyjnym z premierem. W Ministerstwie Aktywów Państwowych w tym tygodniu Zbigniew Gryglas został
wymieniony na Karola Rabendę, reprezentującego republikanów, czyli republikanie coraz mocniej wchodzą w te struktury rządowe. Zobaczymy, czy zostanie to zatwierdzone jakąś formalnie umową koalicyjną z PiS-em. No, często się mówi o tym, że coś trzeba będzie zrobić ze sportem, bo ten eksperyment w postaci powierzenia działki sportowej wicepremierowi Glińskiemu i połączenia tego z kulturą i dziedzictwem narodowym, że to nie do końca wszystkich satysfakcjonuje w PiS-ie i podobno są jakieś problemy dotyczące organizacji igrzysk europejskich w Krakowie, generalnie w Małopolsce w 2023 roku. No, nawet niektórzy spekulują o tym, że niepewna jest przyszłość Mariusza Kamińskiego, szefa MSWiA, który przez własnych kolegów z partii w nieoficjalnych rozmowach jest troszeczkę takie szpilki są wbijane w kontekście tego, że nie do końca panuje nad tym, co się dzieje w policji, w Komendzie Głównej. Więc te rzeczy mogą być dwojakie, to znaczy natury personalnej i strukturalnej. Personalne, no to jest właśnie kwestia tego, gdzie jeszcze republikanie sobie coś ugrają i powstawiają tam swoich ludzi. Na strukturalne, no to czy będzie osobny resort sportu, czy powróci Ministerstwo Cyfryzacji. No z tego, co dzisiaj nawet rozmawiałem z osobą z rządu, to raczej to jest mało prawdopodobny scenariusz i że raczej to zostanie w strukturach kancelarii premiera. No i wiemy też, że mamy resorty, które dzisiaj mają taką trochę momentami wymuszoną unię personalną. To znaczy mamy Ministerstwo Rozwoju, w którym formalnie na razie kieruje premier Morawiecki. No i mamy też Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, któremu formalnie szefuje minister finansów. Więc zastanawiam się jeszcze tutaj nad rolą Waldemara Budy, który stara się bardzo medialnie ogrywać swoje działki, bardzo zwiększył swoje pole wpływu w tym resorcie. I tutaj też mogą być pewnego rodzaju korekty, ale raczej personalne. No i ostatnia rzecz, premier. Ja myślę, że losy premiera, one dosyć szybko się wyklarują. To znaczy, jeżeli w przyszłym tygodniu rzeczywiście na Sejm wejdzie ustawa podatkowa związana z Polskim Ładem, czyli taka zmiana, która wręcz definiuje tę część kadencji PiS-u i gabinetu Mateusza Morawieckiego. No i to, co się stanie z tą ustawą, potem zaważy na sile przebicia Mateusza Morawieckiego w partii. Wydaje mi się, że na razie ta większość, przynajmniej takie są deklaracje, większość dla tego projektu będzie. Jeżeli tak się stanie, no to wtedy Mateusz Morawiecki dostanie wzmocnienie, którego chyba troszeczkę już potrzebuje. No właśnie, czy premier Mateusz Morawiecki w takim razie uchroni, albo obroni, o tak, swój projekt de facto, czyli Polski Ład, i czy obroni swoją pozycję w rządzie? Marek Król podsumowuje. No, myślę, że tak, ale gdybym był agentem albo aktywnym rezonatorem agenta wpływu naszych przyjaciół rosyjskich i niemieckich, to bym nieustannie mówił o rekonstrukcji rządu, bo to jednak podważa zaufanie, wywołuje takie wrażenie niestabilności i tak dalej, a zwłaszcza to uderzenie w premiera Morawieckiego, no jest... Wymówienie o tym jest jakimś działaniem związanym z rosyjskimi służbami, redaktorze? Tego nie powiedziałem, tylko mówię, gdybym był, to w sytuacji zagrożenia, jakie jesteśmy, mam na myśli, ktoś napisał na Twitterze czy na Facebooku, że mamy wrzesień, a więc mamy atak od zachodu i od wschodu. To ten wrzesień musimy pamiętać. A my tutaj sobie fundujemy zabawy z rekonstrukcją rządu, czy Wacek na miejsce Tolka przyjdzie, a Zdzichu obejmie miejsce Zosi. Oczywiście rząd jest za bardzo rozbudowany, trzeba zredukować ilość resortów. Jako liberał gospodarczy, ale starego typu, jestem za jak najmniejszym rządem, najmniejszą ilością wiceministrów, bo to utrudnia tylko kierowanie. To, co mówił redaktor Żółciak, że no, odczepienie sportu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, oczywiście, bo bez sensu, bo to w ogóle przyczepienie. Natomiast wiem, no dobrze, ale mniejszy rząd z tym samym premierem, bo już ucieka nam czas. Tak, z tym samym, mniejszy rząd z tym samym premierem. Uważam, że Mateusz Morawiecki jest jednym z najlepszych premierów, najlepiej przygotowany, świetny fachowiec. Może trochę powinien być twardszy w relacjach z Unią Europejską, no ale niestety jest człowiekiem kulturalnym, dobrze wychowanym i kiedy się zderza z takim prymitywnym atakiem, to nie potrafi sobie poradzić w pierwszym momencie, bo trzeba być bardzo, bardzo asertywnym.
I tymi słowami kończymy dzisiejszy program Kolegium Redakcyjne. Dziękuję serdecznie naszym gościom, Marek Król, Tadeusz Płużański, Paweł Badzio i Tomasz Żółciak. Dziękuję panom bardzo serdecznie za udział w naszym programie. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego również państwu. Ogromnie dziękujemy, proszę z nami zostać.